Ty! Pierwszy raz mi się chyba ustawienie nie zmieniło, a mam wrażenie, że są jakieś takie splaszczone. Witam was bardzo serdecznie, w sensie w tą stronę. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic, moi drodzy. Kontynuujemy oczywiście tam, gdzie skończyliśmy, czyli no wygląda na to, że tutaj. Nie miejcie mi za złe, jak coś to dopiero wstałem, ale przyznam wam szczerze, że... Wiesz, co dzieje się uwielbiam w porcie, odcinki prawda? Na Spartana. Pewnie. Kocham odcinki na Spartana, pytasz? Naprawdę sobie tak wstać i nagle sobie taki jeden odcinek, nie? Wypić sobie kawkę, zjeść sobie śniadanko, uwielbiam odcinki na Spartana. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? Teraz pogadajmy z... W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie jeśli jest to ktoś obcy. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Trzeba uważać na to. Sami załatwiamy nasze spory. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynu. Mało miejsca, by pić. Muszę tak. Jest zacumowany na południowym zachodzie. Widziałem. Dzięki, Moe, dzięki. Ale masz skarę na twarzy. To ja ci ją zrobiłem? Obywatel. Dobra. Cardiff. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Dokładnie to samo. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku sakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, właśnie, będziesz musiał zapłacić 10 się płaciło, no. Złota. Mam swoje zdanie. No nie będę... Powinien był wiedzieć lepiej. Naprawdę sądzisz? Nie może tak dalej być. To nie może być. Targujmy. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Nie przecież niczego nowego. Tak jakby. Dobra, niech będzie 7. 7. Powinien był wiedzieć. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie, nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota za każdą informację. 6 sztuk złota za każdą informację to nie jest już tak dużo. Potrzebuję informacji. Zobaczmy, kto zalicza się do najbardziej, gdzie mogę znaleźć pracę, co wyżo zaginiony. To może mnie czegoś tutaj nauczyć? To nie, to raczej i tak będziemy sobie obadywać cały Kolinis, więc no. A, w ogóle mam siano, więc widzicie właśnie na pancerz. Idealnie styknie, zobaczymy. Negur. No tutaj niebezpiecznie. Nie mam czasu na pogawędki. Niebezpieczna nazwa. Jeśli szukasz informacji, porozmawiaj z Cardiffem. Musiały pojawić się problemy. Kto opowiada takie rzeczy? Negur. Będę się lepiej trzymać od tego. No, nie jest rozmowny, ten widzę też nie jest rozmowny. No dobra. Od tego z daleka. Ty. Nie chcę już o tym słuchać. Ale Rick, kim ty jesteś? To było oczywiste od razu. Co tu robisz? A co mam robić? Piję! A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. O! Poważnie? Ty organizujesz walki? Nie może tak dalej być. Codziennie. Od południa do wieczora. Trzeba mi więcej kłopotów. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Po prostu trzeba od przyszło mi to do. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kurz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Nie wiedziałem, że w Gothicu są walki. Z narożnika. Ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Powiem wam tak. Stawka jak już wynosi sobie, 50 kurwa, złotych przypomnę. Jeśli wygrasz, zabierasz stąd. Arenę w Gothicu 1 w zajebanym twoje starym obozie. Zrozumiałeś? Jasne. Które mieliśmy przegrać, a ja walczyłem chyba 5 odcinków, żeby pokonać tego chłopa. A już mi się odechciewa. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej.
A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Nie wie, komu wierzyć. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Właściwie może być. Dobra, no to tam zajrzymy później. Idziemy się teraz skimnąć, bo rozumiem, że układ postaci, w sensie gdzie one teraz schodzą i tak dalej, to się trochę zmienia w nocy. Bo ten Arlik, o nie, znowu się sej spierdolił. Dobra, poczekajcie, naprawię to. Ta muzyczka, która nie przestaje po tym, jak się wyjdzie z menu, jest tak wkurzająca dla mnie. Jesus. Dobra. Zmieniamy się tu. Sejwik? Oho, błyskawica. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Dobra, już zara, poczekajcie. Nie wiesz. Chciałem powiedzieć, że Gothica już resetowałem 3 razy, no. Gothic jak Gothic, słuchajcie. Gothic rządzi się własnymi prawami. Z jakiegoś powodu jestem nagle mokry, jak tylko wyszedłem. Mądra decyzja. Obywatel Moe. No, a tu raczej nowych postaci nie będzie, prawda? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. A to jest dobry pocisk, bo jednocześnie ciśniemy komuś, a z drugiej strony jednak... Mówimy, że dobrze zrobił. Dobra, tu jest Diego. Chyba oszalałem. Co ty tutaj co robisz? To jest Lares. Nie. To interesujące. Czy my się znamy? Chłopie, nie pamiętasz mnie? Trzymałem się w pobliżu nowego obozu. Człowieku, ale było fajowo. Pamiętasz Lee? Zawsze to powtarzałam. No nie. Lee? Wiele przeszedłeś, co? Lee był przywódcą najemników w nowym obozie, więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. No ja. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Nic nowego. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Nie wiem, czy powinniśmy tak mówić sobie. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przywitać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki straży. Tutaj lepiej wygląda. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Naprawdę, sama widziałam. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Przyszło nam żyć w niedobrze. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. A ty pójdziesz ze mną? Powiedz mi coś więcej. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. O której wszyscy wiedzą. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Dobra, dzięki Lares. O, my sobie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Muszę sobie po tym odcinku sprawdzę tak, po prostu. Teach me, master. No zręczności, ja bym poszedł zręczność. Zajebiście, że Lares mi uczy zręczności, ale my mamy jakieś punkty? Mamy. A ile mam zręczności? 11. Będziemy mieli 16. Hey, no dobra, idziemy w zręczność, ja idę w zręczność. Dobry. Ucz mnie, że o tym nie wiesz. Chuj z magią, wiem, że magia jest OP, ale idę w zręczność. Już. Dzięki Lares, koks jesteś. Ola, sejwik. Nie wiem, czy trochę granie jest za głośno, mam takie wrażenie, jeszcze sobie dzisiaj ustalę w tym odcinku. Dobra, tu jest
Jack, hey, ty. A to nie jest ten? Nie, to jest... Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz, ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie jeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. A, tam są chyba złodzieje. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga. Teraz kryją się. Najgorsi ludzie. Nawet w mojej latarni myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Zupełnie inaczej. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Załatwię to dla ciebie, Jack. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Pasjonat. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Mnie i tak nikt nie pyta. Opowiedz. O, przystań w Korinis. To już nie to samo, co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. No właśnie, nie widzę, że to były statki. Stara historia. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. O, niedobrze. Co masz na myśli, mówiąc szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic, tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Chciałem powiedzieć, to jest życie. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Dobra, Jack. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. Dobra, super. Trzymaj się, Jack. Nie chcę już o tym słuchać. Tu jest kartograf, pamiętam, gagatka. Brahim. To tylko gadanie. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Miasta nie, ale... Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Tak, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, ja nie czy lubię, to jak te głosy się zmieniają, bo po święty, no nie umiem sobie nagrać jednej normalnej, tu całe życie? Co jest? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Pokaż mi swoje mapy. Brakowało mi zmartwień. Mapa terenów. 250! Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie. 250 golda. Ciekawe. To wszystko tylko pogłoski. No to ja sobie chyba z Afriki wezmę. Tą mapę. Nie wiesz. Jak kurwa za daleko jest, jak jest perfekcyjnie, Boże. Ja nie wytrzymię. Nie znam się na otwieraniu zamków. A przecież to jest kufer zwykły, no. Kufer. Nie znam się na otwieraniu zamków. Dobra, chuj. To nie kupię mapy za 250. Nie no, Stach to mnie nie powaliło i nie usmażyłem sobie mięska. Istyn. Tej umiejętności otwierania zamków trzeba się jak najszybciej nauczyć. To jest, kurde, gigantycznie ważna umiejętność. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Nie mówili co innego. Czemu się tak strasznie spieszysz? To przecież wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco.
Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. I tak tego nie zmienisz. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Oho, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Wszystkiego brakuje. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Ciekawe, co z nimi już mówiłem. Ciekawe, co z tymi zaginionymi ludźmi. Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Okej. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Po prostu trzeba odczekać. No, istnieje taka szansa, to prawda. No, robotnik, robotnik. Ale macie łajbę, 3 deski, pochrzczam. Super sobie radzicie. Nie chcę już o tym słuchać. Dobra, teraz tak, to jest magazyn chyba, więc tam za tym magazynem się leje, o ile dobrze pamiętam. Ciekawe, jakie wartościowe rzeczy są w tym magazynie. Chyba kiedyś napierdoliłem temu chłopowi i okradłem go, więc chyba dość wartościowe było. Z tego co coś pamiętam. Jest tu coś ciekawego? No, nie bardzo. Ej, nie masz tu czego szukać, zrozumiałeś? Kim jesteś? To nie twoja sprawa. Ja tu jestem szefem, jasne? Szefem? Czego? Tych skrzyń? Magazyn jest pod moim nadzorem, zrozumiałeś? Więc spływaj, bo dostaniesz po łbie. Teraz jest. Był double block. Dobra, nigdy go nie pokonamy, pierdolę, nie chce mi się. W sensie, po pewnie 10 minutach walki, no udało mi się, ale... Wiecie. Ciągle tu jestem, zaraz ci pokażę. Aaaa! Ewakuacja. No, zostaw mnie. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! No nie dosyć. Falen! Hej, ty! Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Ja pamiętam. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Okej, niedobrze. I ten będzie narzekał, że mu ktoś kurwa... Młotkiem za dupca cały czas. Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie. Codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy.
Czy to twoje owce? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkie biedulki, które zabiorą farmerom. A co z owcami? Felan ciągle hałasuje i to je doprowadza do szaleństwa. Któregoś dnia całkiem ześwirują. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. 30? Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. Handlujemy się? Tak, to bardzo to. Jeśli go pobiję, będę miał kłopoty ze strażą. Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to wpadniesz w kłopoty. Zobaczę, co da się zrobić. Zastanów się, pamiętaj. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Mądra decyzja. Dobra, chodź tu, młotek. Felan. 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 Hej. Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę to skończyć. Na moment. Mogę zajmować się wszystkim. A będzie jeszcze gorzej. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Po prostu przestań tłuc tym młotkiem. Zrozumiano? Po prostu przestań mnie wkurzać. Zrozumiano? Przyszło nam życie. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Przecież że chłop tak wyjebane ma? Ty, a on tam skrzynię ma, może bez klucza jest potrzebny. Dobra, jak jakiś szefem blokowanie jest w tej grze. Dobra. Czym? Jak czym? Okradaj Felana. No, młotek też mu zajebiemy wszystkie. Kufer! Szybko! Czego tutaj szukasz? Łapy precz! Ale to dom Felana miał być! Co jest? No, co to za oszukaństwo jest? O, szybciej posuń wtedy. Dobra, ale chata mu się rozpada, to chociaż młotek mu kurwa zostawimy na chwilę. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. On po prostu za dużo gada. Tylko mam nadzieję, że przestanie na chwilę tłuc. No przecież przestał tłuc. Trzeba mu młotek zajebać. Mogę zajmować się wszystkim. Kurwa. Felan, idioto. Hey. No dobrze, po... Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się za... No, ale zajebiście, młotek masz. Zostawiłem tobie jeden... O której wszyscy wiedzą. Teraz ty, co jest? Stał. Skąd ona dwa młotki? Darmowa znajdę. Farma młotków. Musi pracować. Słuchajcie. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złota. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście. No to jest ta arena? Nie? To jest obywatelka. I Lucy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Jesteś teraz w dzielnicy portowej. Dokąd chcesz się udać? Dzięki.
co powinienem zrobić, by zostać obywatelem takie miasta? Klasyki. Mistrzowie rzemiosła z dolnej części miasta mają bardzo duże wpływy. Powinieneś porozmawiać z którymś z nich. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mnie to i tak. Co nowego? Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Gdyby przyjechali tu zająć się orkami lub bandytami, już dawno powinni coś z tym zrobić. Musi być inny powód. Okej. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Myślicie, że się wkurwiam jak wezmę sierp, grabie i małą kosę? Nie, myślę, że w ogóle. A rzepę? 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 Dobra, Gites. Chyba Gites. Mam nadzieję, że Gites. Nie będzie za, że kurwa Lord Aldre mi stwierdzi, że 50 golda mam mu płacić. O, tu jest ta walki. Zajebiście. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć, to zmierz się ze mną. Ta lekcja będzie za darmo. Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Teraz każdy już o tym mówi. Chcę z tobą. Masz 50. Nie. No to je. Zapiszemy sobie, jakbyśmy przegrali. Słuchajcie, słuchajcie. Masz 50. Mam. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady. Jesteś go... środki bezpieczeństwa dotyczące górnego no miasta chodź. Zostaną no jeszcze... No to zobaczymy na... Co? Przepraszam, co? Lepiej nie próbuj te... Masz nie wszystko! Pokaż mu! Dalej. Ja mam taktykę, że zrobię wszystko. Nie przestawaj! Pokaż mu! Daj z siebie wszystko! Ha! To było niezłe! Nie masz się nigdy więcej mnie Najpierw mu nakopiemy. A to jest... W sumie wychodzi na to samo. Ale tak dwa razy spuszczę mu łomot. Teraz i dwa autosy są z Afryka. Pokaż mu! Nie przestawaj! Nie przestawaj! Załatw go! Ha! To było niezłe! Dobra. Oj, za dużo to nie ma. Dawaj knagę. Lagę. Oj, to źle zabrzmiało. Dziwnie się zrobiło nagle. Da, wstawaj, muszę cię wyzwać na pojedynek. 50 sztuk golda. Mam nadzieję, że nie zapisałem, jak Tabilon teraz twierdzi, że już się ze mną nie bije. Ari, ho! Aha, mój łeb! Skoro chciałeś walczyć ze mną, wystarczyło mi... Nie chcę mieć nic wspólnego z...
nic tu nie ma. Ja pierdzielę, no 50 golda poszło się jebać. Zawsze to powtarzałam. Kurde, ale jestem debilem jebanym i sobie jeszcze save'a zrobiłem na tym samym, no nie. Dobrze, ta gra jest inteligentniejsza niż zajebany gotik, no. Skoro chcia... Proszę, chwila. Przepraszam cię. Nie. Chwila. Ja pierdolę, to... ale kwaśno. Normalnie mogę mu nakopać w sumie. Se wymyśliłem głupi pomysł. A może by były większe zakłady i zostałbym królem Korinis w walkach czy coś. Smutno jest, wkurzony jest. Nie powiem, że nie. No tak. Prost. Ale mam kurwa, obronne działa. Ktoś nas najechał. Na Korinis. A tu będzie Lorda André. Jeszcze sobie z nim pogadamy. I będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej Lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad nami. Jak tam na służbie? Ci chłopcy machają mieczami jak cepem, ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała. Chcę wstąpić do straży. Czy jesteś obywatelem miasta? Nie. W takim razie Lord André cię nie przyjmie. No, oczywiście możesz z nim porozmawiać, ale wątpię, by zrobił dla ciebie wyjątek. Jak się mają sprawy w straży? Naszym kapitanem jest obecnie Lord André. Swego czasu straż odpowiadała przed gubernatorem. Ten człowiek nie miał pojęcia, co się tutaj naprawdę dzieje. Lord André dla odmiany wie, co robi. Potrafi odpowiednio zadbać o swoich ludzi. Wszyscy, którzy zaczynają tu pracę, dostają przyzwoitą zbroję i porządną broń. A jeśli ktoś dobrze pracuje, może zawsze liczyć na premię. Za każdego złapanego przestępcę czeka wysoka nagroda. Możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord André nakazał, byśmy trenowali wszystkich, którzy służą sprawie miasta. Dotyczy to jednak tylko treningu bojowego. Wszystkie pozostałe formy szkolenia są zarezerwowane dla straży. Wiesz, chociaż... Tak mi się wydaje. Opowiedz mi proszę o różnicach między bronią jednoręczną i dwuręczną. To proste. Używając broni jednoręcznej, jesteś szybszy. To zaś może stanowić o twojej przewadze w walce. Broń dwuręczna spowalnia twoje ruchy i dlatego należy używać jej bardzo rozważnie. Jednak przy trafieniu zadaje znacznie większe obrażenia. Od czego powinienem zacząć? Od broni jedno czy dwuręcznych? To już zależy od ciebie. Jeśli specjalizujesz się w jednym rodzaju broni, drugiego uczysz się automatycznie w tym samym czasie. Na przykład, jeśli świetnie walczysz mieczem jednoręcznym, zaś jeśli chodzi o dwuręczny, dopiero zaczynasz naukę, wtedy twoja umiejętność walki mieczem dwuręcznym będzie zwiększała się za każdym razem, gdy użyjesz miecza jednoręcznego. W takim przypadku trening jest bardziej wyczerpujący. Tylko zacznij, a wkrótce przekonasz się, co miałem na myśli. Zacznijmy. Czyli muszę... Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Muszę się nauczyć. Chociaż... A nie, no jest. Umiejętność broń dwuręczna 10%. Ale jajco. No to nie rozumiem, o co chodzi za bardzo. Andrzej. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę sprawdzić, czy nie muszę zapłacić kary. Chcę... Co robisz się w mieście? To wiem. Nasze zadanie jest... Mogę cię tylko zapewnić, że nie mu... O, nie chce mi się o tym gadać.
Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? To mogę powiedzieć jedynie Lordowi Hagenowi. Jak chcesz. Ale pamiętaj o jednym. Lord Hagen przyjmuje tylko Palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Aha. Chcę wstąpić na służbę u Palladynów. Dobrze. Przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne, jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u Palladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj, mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Tak na razie myślałem. Nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne, czy jesteś obywatelem, czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi Palladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla Palladynów, niczego się nie dowiesz. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować Straż Miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Nigdy nie ogarnąłem tej gildii złodziei. Dobrze. Może sobie porobimy to miejsce z gildią złodziei akurat teraz? Czego mogę? Postawmy sprawę jasno. Dobra, nudy. Wstąpić do stazy, no nie możliwe, jest. Ale... Dobra. Moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i przypominam oczywiście o łapkach w górę, o tym, żeby napisać komentarz, zostawić subskrypcję, o tym, żeby wpaść na moje inne kanały. Linki macie oczywiście w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i widzimy się jutro. Na przyszłość łapy. O godzinie 16:15. Przynajmniej tak to wygląda to teraz, natomiast te odcinki będą lecieć. Co to było? Ale to było strasznie głośno. Natomiast odcinki będą lecieć prawdopodobnie chyba w lutym. Czyli za 3 miesiące dopiero, więc nie wiem, czy będą o 16:15, bo to tak różnie jest. W sensie ja mam tyle materiału, że po prostu do lutego codziennie są odcinki, więc... No trochę się nazbierało, no i teraz też nie próżnuję, bo nagrywam po 4 odcinki dziennie, więc... No, więc nie wiem, czy będą o 16:15, trzymam za to kciuki. A teraz do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy, trzymajcie się ciepło. Cześć.